Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas wzmożonego rozrostu przemysłu w Krakowie, a także tworzenia systemu norm prawa pracy. W wielu przypadkach walka robotników o poprawę warunków pracy była bardzo brutalna. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się sztandar Centralnego Związku Robotników Przemysłu Chemicznego z zakładów Semperit, pochodzący z lat 30. XX wieku. Przykładem starć robotników jest strajk okupacyjny rozpoczęty 17 marca 1936 roku w polskich zakładach gumowych Semperit przy ulicy Rzeźniczej. Robotnicy wysunęli żądania podwyżki płac, a przede wszystkim poprawy warunków higienicznych w zakładzie. 18 marca zakład otoczył kordon policyjny. Próby polubownego zakończenia strajku nie przyniosły skutku. Nad ranem 21 marca do zakładu wkroczyła policja, brutalnie pacyfikując strajkujących. Wiadomość o wydarzeniach w Sempericie wywołała wrzenie w Krakowie, które przerodziło się w kolejnych dniach w masowe zamieszki. Doszło do starć między manifestantami a policją, w wyniku których zginęło 8, a rannych zostało kilkadziesiąt osób. Po II wojnie światowej komuniści stworzyli swoją narrację wokół wydarzeń strajkowych z 1936 roku. Apogeum zawłaszczania pamięci o tych strajkach było odsłonięcie w 1986 roku przy Alei Ignacego Daszyńskiego pomnika czynu rewolucyjnego proletariatu Krakowa.